Jest cicho, choinka płonie, na szczycie cherubin fruwa, na oknach pelargonie, blask świeczek złotym zasnuwa, a z kąta, z ust brata płynie, kolęda na okarynie. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, lulajże, Jezuniu, me pieścidełko. Tak Konstanty Ildefons Gałczyński, wielki polski poeta, pisał o polskich kolędach. Lulajże, Jezuniu. To motyw, który inspiruje poetów, to motyw, który zainspirował holenderskiego aranżera, który stworzył utwór, który przed chwilą Państwo mieli okazję usłyszeć. To utwór, to motyw, po który sięgnął jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, Fryderyk Chopin, i wplódł ten motyw w swoim skercu Hamol. Serdecznie witamy Państwa na koncercie kolęd. Serdecznie witamy w imieniu wykonawców. Koncert prowadzi dziś dla Państwa pani dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kosmyrzowie Lubożycy, pani Agnieszka Grodowska. Serdecznie witam Państwa na noworocznym koncercie kolęd w wykonaniu Orkiestry Dęte i Kosynierzy z Lubożycy. Orkiestra pod patyką Mirosława Ignaszaka. Dzisiaj orkiestrze towarzyszyć będzie po raz pierwszy chór Fermata z Zielonek w niemal 40-osobowym składzie pod dyrygenturą Anny Roy. Usłyszymy także solistów z Centrum Kultury i Promocji Gabrielę Świerczek oraz Marcina Salachnę. Koncerty kolęd w wykonaniu orkiestry odbywają się już od 6 lat. Jednak mamy nadzieję, że dzisiejszy koncert będzie wyjątkowy ze względu na tą magiczną atmosferę, jaką dzisiaj tutaj stworzyliśmy. Twórczość związana z okresem Bożego Narodzenia to chyba najbogatszy w kulturze muzycznej dorobek artystyczny. Zwyczaj kolędowania wykształcił się już w XIII wieku we Francji, do Polski przyszedł w wieku XV. Dzisiejszy koncert przybliży Państwu nasz bogaty dorobek polskich kolęd, jednak pragniemy również przedstawić zagraniczny repertuar. Kolejny utwór, jaki usłyszymy, będzie to utwór a cappella w wykonaniu chóru Fermata, a ten chór jakże bliski naszemu dyrygentowi. Szanowni Państwo, młodzieżowy chór Fermata. Wiele o ich sukcesach i osiągnięciach przeczytacie Państwo w notce, w programie. Ja pozwólcie, że wprowadzę wątek osobisty, ponieważ wiele razy miałem przyjemność stać na pulpicie dyrygenckim przed tym właśnie chórem. Młodzieżowy chór Fermata to młodość. To entuzjazm, ale to przede wszystkim profesjonalizm. Moim zdaniem najlepszy chór w powiecie krakowskim. Młodzieżowy chór Fermata, dyrygent Anna Roy, w utworze Hola Hola, pasterze z pola.
Kolejny dzisiaj utwór to Mędrcy Świata, w którym usłyszymy solistę, naszego solistę Marcina Salachnę, który po raz pierwszy wystąpi właśnie z orkiestrą dętą Kostynierzy z Lubożycy. Marcin jest mieszkańcem naszej gminy, uczniem lubożyckiego gimnazjum. Wykonuje muzykę musicalową i klasyczną. Oprócz śpiewu gra na wiolonczeli, pianinie, gitarze i skrzypcach. Jest również uczniem Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Krakowie. W ubiegłym roku otrzymał wyróżnienie na konkursie finałowym Talenty Małopolski oraz wyróżnienie w konkursie piosenki polskiej w Zielonkach. Posłuchajmy jego głosu w utworze Mędrcy Świata. Thank you.
jest to Jarosław Ignaszak. Jarosław jest dyrygentem orkiestry Kosnierzy już od 2009 roku. Jest absolwentem Wojskowego Liceum Muzycznego w Częstochowie oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu. Obecnie dyryguje również Orkiestrą Wieniawa, a także Orkiestrą Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie również podjął pracę. Moi drodzy, jest to niesamowity dyrygent, który wyciąga z orkiestry jej największy potencjał, pasję i sprawia, że właśnie takie wydarzenia jak dzisiaj mogą mieć miejsce. Dziękuję pani dyrektor za te słowa. Proszę państwa, przed nami kolejna kolęda, ale tutaj pozwolę sobie małą ciekawostkę przemycić, bo nie wiem, czy zdajecie sobie państwo sprawę, jaki to dorobek polskiej kolędy. Ich rozkwit i najwięcej zanotowanych utworów związanych z Bożym Narodzeniem, to jest wiek XVIII i XIX. Ale proszę państwa, po anglojęzycznych kolędach i kolędach francuskich jesteśmy co do ilości tego typu repertuaru znanego i zanotowanego trzecim narodem na świecie. Taki mamy potężny dorobek. Przed nami jedna ze starszych kolęd, ale we współczesnej aranżacji, jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich, tworzących współcześnie na rozmaite składy, w tym także na orkiestry dęte. Po raz pierwszy dzisiaj flota Zjednoczonych Sił, czyli chór Fermata i orkiestra Kosynierzy z Lubożycy. Triumfy Króla Niebieskiego. Thank you.
1918 roku w małej wiosce Obendorf, niedaleko Salzburga. W czasie ostatniej próby przed uroczystą pasterką w malutkim kościółku świętego Mikołaja w Oberdorfie zepsuły się organy. Wikary kościoła świętego Mikołaja, nie chcąc dopuścić, aby parafianie w tak uroczystym dniu zostali pozbawieni muzyki, w ciągu zaledwie kilku godzin napisał kilkustronnicowy wiersz, a organista z sąsiedniej wioski napisał muzykę na dwa głosy z akompaniamentem gitary. Nazwano ten utwór Pieśnią Bożonarodzeniową. Jej prawykonanie odbyło się w czasie pasterki w 1818 roku. Od tej pory z każdym dniem rosła popularność tej kolędy. Do Drezna zabrali ją wędrowni rzemieślnicy. Tam też po raz pierwszy wydrukowano słowa i nuty kolędy, którą nazwano Sea Late Night. Pieśń dotarła do wszystkich niemalże zakątków świata. Śpiewano ją w Stanach Zjednoczonych, a dzięki misjonarzom poznały ją ludy Afryki, Indii i Ameryki Południowej. Cieszy się także ogromną popularnością w Polsce. Dzisiaj usłyszymy ją w wykonaniu naszej wspaniałej solistki, znanej niemalże w całej Polsce, Gabrysi Świerczek. Jakże mogłoby tej kolędy zabraknąć dziś, kiedy program koncertu to Kolędy Świata. To pieśń, która została przetłumaczona na największą ilość języków i dialektów na świecie. Nie zgadniecie pewnie Państwo, 170 języków i dialektów w najdalszych zakątkach świata. Dzisiaj przybliżymy Państwu tą pieśń tylko w dwóch językach, ponieważ mogłoby nam zabraknąć trochę czasu na to, żeby w każdej wersji można było ją posłuchać. Ja do tego bogatego dorobku Gabrysi Świerczek dodam, że jesteśmy dumni, że Gabrysia jest także muzykiem, instrumentalistą orkiestry Kosynierz. Gabrysiu, zapraszamy.